Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich miłośników perfum i witam serdecznie wszystkich miłośników lawendy. Szczególnie te osoby, które odwiedziły mnie tu ostatnio na tej mojej lawendowej mikroplantacji i zadawały mi jedno pytanie. Jak się zaczęła moja przygoda z lawendą? No, nie ma tutaj nic nadzwyczajnego, nie ma tutaj jakichś wielkich planów u źródeł tego, co tutaj robiłam. Po prostu chciałam mieć z jednej strony niebieskie kwiaty, bardzo dużo niebieskich kwiatów na własny użytek, na to, żeby czasem komuś sprezentować i żeby ciągle jeszcze coś zostawało na grządkach. I z drugiej strony chciałam mieć ogród warzywny. Taki, w którym można mieć najprostsze warzywa z jednej strony na przetwory, takie jak ogórki. Uwierzcie mi, kilka lat temu wcale nie tak łatwo było znaleźć takowe. A pomidory, które gdzieś były dostępne, to był chyba jakiś jeden rodzaj pomidorów, taki właściwie bez smaku. Plus oczywiście zawsze mnie intrygowało uprawianie warzyw takich, wtedy wydawało mi się dziwnych, takich jak melony, jak arbuzy, jak okra, bakłażany, kiwano. Słuchajcie, to wszystko rośnie w naszym klimacie bez problemu. Chociaż przyznaję, że w tym roku nie mam tylu warzyw, ile bym chciała. Zwykle jest tu kilka unikalnych roślin, ale ten rok był naprawdę dla mnie trudny i właściwie więcej jest tu chwastów niż warzyw, bo miałam sporo obowiązków. Naprawdę całkiem sporo. I taka jest przyczyna powstania ogródka lawendowego. Po prostu mnóstwo niebieskich kwiatów. Pewnego roku, kiedy zakładałam ten ogród, bo akurat miałam kawałek takiego pola, weszłam do sklepów, kupiłam wszystkie nasiona niebieskich kwiatów i wysiałam. No i to, co widzicie za mną, to jest właściwie jedyne, co przeżyło tutaj w tych trudnych, ekstremalnych warunkach. Można powiedzieć, że właściwie przeżyły lasiny prowansalskie. Przeżyła lawenda głównie, plus szałwia, tymianek, czyli jej krewni, także chyzop, taka dość unikalna roślina i taki specyficzny rodzaj irysa, taki granatowo-niebieski irys drobny, nazywa się to chyba kosaciec syberyjski, no to te rośliny tu rządzą. Miały tu jeszcze być drzewa owocowe, trochę drzew ozdobnych, ale niestety tego typu rośliny mają swoich naturalnych wrogów w postaci saren i zajęcy i one się sprawiły właściwie z tymi owocowymi drzewkami, a jakoś lawenda nie bardzo im smakowała, nie podjadały jej, więc lawenda jest tu absolutnie bezpieczna, więc postanowiłam dosiewać tej lawendy. No i kto próbował wysiewania lawendy, ten zapewne zauważył, że lawenda ma bardzo drobne nasionka i jak już się ją wysieje, to tych sadzonek będzie bardzo dużo. Setka. I właściwie tak to wyglądało, że każdy z tych rządków to jest kolejny rok, kiedy ja te nasiona dosiewałam, a trzy przedostatnie to jest właściwie już rozmnażanie wegetatywne, a ostatni rządek to jest roślin, to jest lawenda grossa. Ona właściwie rozmnożona z tej tutaj. I mogę powiedzieć, że ten krzak i te dwa to takie matki mojej plantacji. Ten ma 10 lat, bo jest kupiony w czasie, kiedy plantatorzy lawendy postępowali w miarę uczciwie, czy sprzedawcy sadzonek sprzedawali 2-3-letnie sadzonki. Teraz się sprzedaje 2-3-miesięczne, więc one fatalnie zimują. Więc rozmnożyłam troszkę wegetatywnie, troszkę z nasion. No, lawendy grosso, kto się interesuje, ten wie, że lawendy grosso się nie da rozmnożyć wegetatywnie z nasion. Przy okazji Wam pokażę, jak wygląda i zwrócę Wam uwagę, że bardzo trudno zrywać lawendę. Nie wiem, czy to widać. O tu. Taki specyficzny kłos ma lawenda grosso, a lawenda lekarska, to jeszcze tak delikatnie urwać, ma taki kłos, więc już widać, no jak ciekawą rośliną i o jak wielu obliczach jest lawenda. A potem to już poszło szybko, tych roślin tu przybywało. No i pewnego dnia, 3 sezony temu, wypatrzyła mnie pewna pani fotograf z Opola, pani Aneta, podlinkuję jej profil. No i robiła tu zdjęcia, chyba takie, jakie dla fotografa, fotografika powinny być właściwie solą ich działalności, czyli fotografie rodzinne. I jak się okazuje, są tu całkiem sprzyjające warunki, bo pole właśnie jest nieduże, w dość takim spokojnym miejscu, gdzie nikt nie przychodzi, przynajmniej nie ma jakiegoś tłumu gapiów, bo oczywiście ludzie zaczynają zaglądać, ale robią to bardzo dyskretnie, przychodzą, popatrzą, idą dalej, więc śmiało można robić sesje rodzinne, potem ktoś zobaczył pani Anety te moje zdjęcia i no, przyznaję, że w tym roku tych fotografów było całkiem sporo. No, myślę, że może trzeba będzie jakoś pomyśleć, jak to zorganizować, bo rzeczywiście miejsce jest nieduże, a chyba tak dużej ilości gości przyjmować nie mogę, więc już z góry przepraszam, jeśli w przyszłym roku będzie trochę ograniczeń,
A może nie, no jeszcze nie wiem, myślę nad tym. Inna sprawa, że nie wiadomo jak roślina, jaką jest lawenda, która jest jednak rośliną śródziemnomorską, jak będzie zimować, bo właściwie co rok się zastanawiam, czy nie widzę jej po raz ostatni, czy zima nie będzie zbyt sroga, bo zima bez śniegu to jest prawdziwy dramat dla lawendy. No właściwie już zaczyna się opowieść o lawendzie jako takiej, więc jak, jeśli będziecie zainteresowani, z przyjemnością zrobię kolejny film, a ten już będę kończyć. Dziękuję Wam za uwagę. Jeśli macie jeszcze jakieś lawendowe pytania do mnie, to śmiało zadawajcie pod filmem. Pamiętajcie, że mam kanał perfumowy, więc możecie mnie na nim odwiedzać, możecie subskrybować, wykonywać te wszystkie czynności, które są bardzo istotne, czyli wiecie, suby, lajki i tak dalej. To się bardzo przydaje, podnosi statystykę kanału. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję za spotkania i dziękuję wszystkim tym, których mogłam poznać. Naprawdę było tu dużo świetnych osób. Miło mi było bardzo z Wami rozmawiać o lawendzie. Mogłabym tak godzinami, ale już muszę kończyć ten film. Dziękuję jeszcze raz. Wszystkiego lawendowego, wszystkiego pachnącego. Pa, pa.